Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w nieco innej scenerii, a to dlatego, bo jestem aktualnie w Manchesterze, gdzie miałem przyjemność oglądać mecz Manchester City kontra Leicester, zakończony zwycięstwem The Citizens 3-1. Aktualnie to jest seria 10 meczów z rzędu, kiedy Manchester City wygrywa. No i teraz pora sobie zadać pytanie, jak to się stało, że jeszcze 2 miesiące temu City było w dołku, a teraz nagle nie jest? No i przede wszystkim, czy City jest faworytem w walce o tytuł mistrzowski z Arsenalem? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale zanim to, klasycznie apeluję o subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Ostatnie 10 meczów Manchesteru City to zwycięstwa m.in. z Bayernem 3-0, z Liverpoolem 3-1, z Arsenalem 3-1, no i właśnie z Leicester 3-1, chociaż Leicester wiemy, że bije się o utrzymanie. Natomiast sam fakt, że właśnie kiedy City zdobywa 3 bramki w meczu, tak naprawdę zaniża średnią bramek strzelanych w ostatnich 10 spotkaniach, no bo ta średnia to jest prawie 4 gole na mecz, to już nam mówi o tym, na jakie obroty wskoczyli piłkarze Pepa Guardioli. Ogólnie rzecz ujmując, w tym sezonie City często miało problem z tym, żeby być właśnie taką regularną maszyną do wygrywania, jak w poprzednich latach. Oczywiście to brzmi być może kuriozalnie, natomiast fakty są takie, że jeszcze do niedawna najdłuższa seria zwycięstw kolejnych w Premier League w tym sezonie pod kątem Manchesteru City to były tylko 3 mecze. Tak naprawdę wcześniej wiemy, że City wykręcało jakieś niebotyczne wręcz wyniki, 20 spotkań bez porażki. W sezonie 18-19 ostatnich 14 spotkań to były same zwycięstwa, kiedy City ścigało się z Liverpoolem tak naprawdę na żyletki. Nie można było sobie pozwolić na stratę punktów i City faktycznie nie pozwoliło sobie na stratę jakiegokolwiek punktu właśnie w ostatnich 14 kolejkach, czyli przez 3 czy 4 miesiące. Teraz wydaje się, że City wskoczyło właśnie na takie obroty w tej decydującej fazie sezonu. Wiemy, że od początku tej kampanii ligowej, przynajmniej w wielu mediach, pojawiały się takie głosy, że tak, Arsenal fajnie, fajnie, ale zobaczymy, jak oni się zachowają, kiedy City faktycznie wskoczy na ten najwyższy poziom. I wydaje się, że właśnie to się stało. Z tym, że pytanie, dlaczego? Jak do tego doszło, że Manchester City aktualnie jest w najlepszej formie w tym sezonie? Po pierwsze, takim powodem właśnie motywującym dla piłkarzy Manchesteru City, który mógł powiększyć nieco ich szanse na tytuł mistrzowski i zagwarantować tę zwyżkę formy w ostatnich tygodniach, był powrót Rubena Diasza. To jest piłkarz, z którym Manchester City nie stracił więcej niż jednej bramki w tym sezonie Premier League, w jednym spotkaniu oczywiście, i to jest coś, co wydaje się, że jest bardzo bagatelizowane przez media, natomiast wystarczyło zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się Ruben Dias właśnie w spotkaniu na przykład z Bayernem Monachium, które było niemalże idealne w wykonaniu Manchesteru City. Oczywiście nawet jeśli te niedostatki się przytrafiały, to Ruben Dias był tym, który te luki jakoś tamował, który tak naprawdę wszystko, co potencjalnie mogło zagrozić Manchesterowi City, zwyczajnie blokował. I warto było zauważyć nie tylko ten blok przy okazji strzału Jamala Musiali przy stanie 0-0, który pewnie zakończyłby się w siatce. Wtedy oczywiście interweniował właśnie Ruben Dias. Natomiast także to, jak zachowuje się Dias w momencie, kiedy City strzela bramkę. On od razu biegnie, oczywiście ciesząc się z innymi zawodnikami. Natomiast kiedy już dochodzi do takiej masowej celebracji, to właśnie Ruben Dias, co było pokazane w wielu filmikach właśnie z wysokości trybun, gdzieś komenderuje, ustawia swoich kolegów i zwyczajnie daje im jakieś rady, jeszcze motywując do zdobywania kolejnych bramek. No i można powiedzieć, że Ruben Dias to jest jednak mimo wszystko piłkarz bardzo taki twardy, bardzo motywujący. Ja ogólnie mam taką tezę, że gdyby tylko Ruben Dias był normalnie w treningu, gdyby faktycznie on był już z piłkarzami Manchesteru City w momencie, kiedy pokłócił się z rzekomo z Pepem Guardiolą João Cancelo, no to właśnie do tego całego incydentu by nie doszło, bo tak działa Ruben Dias. To jest lider, to jest tak naprawdę człowiek, którego wcześniej koledzy z Benfiki Lizbona, bo właśnie stamtąd przyszedł na Etihad, określili mianem człowiek megafon na boisku. I faktycznie tak to wygląda, to jest lider defensywy i wydaje mi się, że oczywiście, być może to jest jeden z mniejszych powodów, dla których ta zwyżka formy City się przytrafiła teraz, a nie kiedy indziej. Natomiast fakty są takie, że no właśnie, z Rubenem Diaszem City wygląda na pewno przynajmniej o klasę lepiej, aniżeli bez niego. Poza tym z pewnością pamiętacie, że jest coś takiego jak dochodzenie właśnie w sprawie Manchesteru City, że gdzieś ono toczy się w tle w związku z tymi nieprawidłowościami zapisanymi w księgach finansowych The Citizens. Gdzieś Premier League szuka winy właśnie, gdy mówimy o Manchesterze City, ale pamiętajmy o tym, co zrobił z tym Pep Guardiola i co zrobił z tym cały klub. Tak naprawdę ten syndrom oblężonej twierdzy, jak zwykło się na to mówić
w tych mass mediach. To jest coś, co wykorzystał Pep Guardiola, coś, z czego bardzo często też korzystał Sir Alex Ferguson i odnoszę wrażenie, że od tamtego czasu zwyczajnie Manchester City zaczął nagle grać naprawdę wybitnie. Zresztą ogólnie właśnie od momentu oskarżenia Manchesteru City przez Federację Piłkarską w Anglii, przez Premier League, okazało się, że ten zespół jeszcze meczu nie przegrał. No i tak naprawdę właśnie w tamtym momencie gdzieś ta forma zaczęła pikować. Oczywiście w związku z tym także wyszło to, że jest nowe ustawienie taktyczne, że jest świetnie wykorzystany John Stones, który teraz wchodzi do środka pola i rozgrywa kapitalne zawody, na przykład z Liverpoolem, gdzie dyktuje tempo rozgrywania akcji, także z Bayernem Monachium Stones wyglądał fantastycznie, więc to jest coś, co także jest godne zapamiętania, aczkolwiek no właśnie, wydaje mi się, że ten aspekt mentalny, psychologiczny, że tutaj jesteśmy my kontra cały świat, to także działa jakoś na piłkarzy Manchesteru City. Być może to jest troszkę wyssane z palca, czy zwyczajnie jest tutaj dorobiona jakaś większa interpretacja przeze mnie, natomiast fakty są takie, że no właśnie, od momentu oskarżenia Manchester City nie ma tak naprawdę jakiegoś takiego momentu zawahania. To już nie jest ten zespół, który był wcześniej, który był często taki dość niechlujny na boisku, bo w wielu meczach tego sezonu można było zauważyć coś takiego, że po prostu jakby byli właśnie nie do końca skoncentrowani piłkarze City, na przykład w meczu z Evertonem, gdzie Rodri popełnił taki prosty błąd prowadzący do straty jedynej bramki w tamtym meczu, czy w meczu z Nottingham Forest, gdzie na przykład kilka niewykorzystanych sytuacji miał Erling Haaland. Od tamtej pory, od momentu, kiedy Pep Guardiola odwoływał się na przykład do Juliusza Cezara, od kiedy odgrażał się nawet tym, że jeśli City zostanie zdegradowane do Ligue 2, to on i tak tutaj zostanie, wtedy tak naprawdę cały ten sezon City stał się nagle takim motorem napędowym. Całe City stało się monolitem, no i widzieliśmy to właśnie w tym meczu z Bayernem, do którego będę wracał, bo to był występ naprawdę kapitalny w wykonaniu Manchesteru City, zwłaszcza pod kątem powrotów do defensywy i ten kształt w ustawieniu 6-2-2-2. No to jest coś, co mogło się niezwykle podobać, gdy mówimy ogólnie o całym Manchesterze City, no bo patrząc też całościowo, wiemy, że Liga Mistrzów jest absolutnie priorytetowa, gdy mówimy o Premier League. Tutaj pewnie rozstrzygnie się to w meczu bezpośrednim, który będzie rozgrywany 26 kwietnia między City a Arsenalem na Etihad. I finalnie, czy Manchester City jest faworytem w walce o tytuł mistrzowski? Z jednej strony można powiedzieć, że tak, no bo jeśli wygrają wszystkie mecze do końca sezonu tego Premier League, to zostaną mistrzem, a wiemy, że są w najlepszym momencie, właśnie gdy mówimy o tej kampanii ligowej, mają niesamowitą formę, fantastycznie wygląda Erling Haaland, który, przypomnijmy, w ostatnich 6 meczach strzelił 13 bramek, coś absolutnie niesamowitego, no i też wyrównany rekord choćby Mohameda Salaha pod kątem liczby bramek strzelonych w jednym sezonie Premier League, który ma 38 kolejek. Z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że jeśli Arsenal wygra wszystkie mecze do końca tego sezonu, no to także zostanie mistrzem, tak naprawdę wszystko okaże się już za półtora tygodnia na Etihad, kiedy to 26 kwietnia w środę dojdzie do starcia właśnie Arsenalu z Manchesterem City. Ostatnie 10 spotkań City u siebie to były zwycięstwa. Także w tym meczu mimo wszystko typowałbym wygraną drużyny Pepa Guardioli, ale to nie będzie jeszcze koniec, no bo pamiętajmy o tym, że City na przykład w ostatniej kolejce będzie musiał się zmierzyć z kimś takim jak Brentford na wyjeździe, a Brentford pokonało już City w tej kampanii ligowej i u siebie także potrafi sprawić problemy tak naprawdę każdemu. Co więcej, będzie musiał Manchester City zagrać także z Brighton, a mecz z Brighton, mimo tego, że wygrany na Etihad jesienią, także nie będzie należał do łatwych. Wiemy, jak gra Brighton, widzieliśmy zresztą wczoraj, bo wygrała drużyna Roberto De Serbiego z Chelsea 2-1 i wiele wskazuje na to, że będzie się bić także o Champions League zespół właśnie z południa Anglii, także zobaczymy, bo Arsenal na przykład będzie musiał pojechać do Newcastle United, więc jeszcze wiele, wiele emocji przed nami. Ostatnie 6 tygodni tego sezonu Premier League zapowiada się naprawdę fascynująco, no bo właśnie mamy walkę o tytuł, mamy walkę o top 4, mamy walkę o utrzymanie, która tak naprawdę obejmuje jakieś, nie wiem, 40% zespołów w lidze, więc to jest coś, co naprawdę może nas emocjonować. Dajcie mi znać, co wy myślicie o Manchesterze City właśnie w tym sezonie i jakie trofea przewidujecie, że wygra drużyna Pepa Guardioli, no bo wciąż może zgarnąć potrójną koronę, czyli Premier League, Ligę Mistrzów oraz FA Cup, bo właśnie w Pucharze Anglii już za tydzień z Sheffield United w półfinale na Wembley zmierzy się zespół Pepa Guardioli. Także dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Ja, tak jak mówię, jestem w Manchesterze, więc coś tam jeszcze postaram się tutaj dla was przygotować.
I bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. I jeszcze raz przepraszam za dosyć niecodzienne warunki, w jakich nagrywam ten film. Siemano!